Na początku mamy kondensator próżniowy, na którego okładkach panuje napięcie U0. Wprowadziłem oznaczenia C0 to jego pojemność, a Q0 to ładunek na jego okładkach. I ten kondensator połączono z drugim identycznym pod względem geometrycznym, połączono równolegle. Znaczy to, że okładki dodatnie obu kondensatorów połączono ze sobą i okładki ujemne połączono ze sobą. Popatrzmy, pojemność kondensatora w wyniku tego, że dołączono do niego drugi kondensator, nie ulega zmianie, jest C0, ale część ładunku Q0 odpłynęła na drugi kondensator. Pozostał ładunek Q1, a napięcie U? Napięcie U jest takie same jak na drugim kondensatorze, a to z tego powodu, że okładki prawe mają ten sam potencjał ujemny, bo są ze sobą połączone, a lewe mają ten sam potencjał dodatni, bo też są ze sobą połączone. W związku z tym różnica potencjałów, czyli napięcie na jednym i na drugim kondensatorze są sobie równe. Na drugim kondensatorze jest więc ładunek Q2, napięcie U i pojemność tego kondensatora jest C. Stosujemy zasadę zachowania ładunku. Q0 równa się Q1 plus Q2. I teraz spójrz na lewą stronę ekranu, masz tam definicję pojemności. C równa się Q przez U. Z tego wzoru wyznaczamy ładunek i ładunki przedstawiamy iloczynem pojemności i napięcia. Q0, C0, U0, Q1 tu, C0 razy U i Q2, C razy U, ale C. Popatrz na lewą stronę ekranu. Masz tam wzór na pojemność kondensatora płaskiego i powiedziane jest, że pojemność kondensatora z dielektrykiem jest równa iloczynowi stałej dielektrycznej i pojemności tego kondensatora, gdy jest on wypełniony próżnią. Związek ten, zależność ta, dotyczy nie tylko kondensatora płaskiego. Otrzymane równanie dzielimy przez pojemność C0. Otrzymujemy taką równość, z której wyznaczamy poszukiwaną stałą dielektryczną. 7.